Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, ja, znaczy w programie tytuł mojego referatu brzmi Czyja wina? Polskie spory o przyczyny rozbiorów. W zasadzie powinien brzmieć i tutaj tę wersję chciałabym, znaczy jakby tą wersją tytułu chciałam opatrzyć swoje wystąpienie, cui bono. Polskie spory o przyczyny rozbiorów. Skąd ta zmiana? Czyja wina? No to pytanie, znaczy myślę, że w zasadzie pierwszy odruch u każdego jest, no to oczywiście koncepcja samozawinionego upadku, koncepcja znaczy win własnych i koncepcja czynnika zewnętrznego. Ja za chwileczkę do tego przejdę, znaczy może jakby zasygnalizowania obu tych koncepcji. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, czy jakby bardziej skoncentrować się na tym, kiedy w polskiej nauce historycznej, sięgając od wieku XIX, każda z tych koncepcji, czy jedna, a potem druga koncepcja się pojawiła. I pytanie cui bono to jest pytanie, tak powiem, nawiązujące do tego, jakie czynniki, nazwijmy to pozanaukowe, wpływały na to, że w danym okresie jedna bądź też druga sposób wyjaśnienia przyczyn upadku Rzeczypospolitej był dominujący. I proszę Państwa, jakby skąd ta zmiana tytułu, skąd moja chęć skupienia się na tym, no właśnie, cui bono. Zainspirował mnie, że tak powiem, fragment tekstu Jerzego Worozumskiego. Jest to, proszę Państwa, tekst został opublikowany po raz pierwszy w roku 1997, potem w roku 2011. I jest to przedmowa do dziejów Polski średniowiecznej, doprowadzona do 1506 roku, autorstwa Romana Grodeckiego, Stanisława Zachorowskiego i Jana Dąbrowskiego. Pierwsze wydanie tej syntezy ukazało się w roku 1926. Była to taka pierwsza synteza Polski w epoce średniowiecza, napisana już po odzyskaniu niepodległości. Co napisał w roku 1997, a potem zostało też wydrukowane w 2011 Jerzy Worozumski. Minęła cała epoka nacechowana zarówno twórczym wysiłkiem na wielu polach, jak i działaniami godzącymi w naszą polską tradycję i naszą narodową świadomość. Od czasu pierwszego wydania tejże książki Dzieje Polski w średniowieczu. Okupacja hitlerowska niszczyła ludzką i materialną substancję naszej nauki i kultury, a Polska Ludowa, szczególnie w latach sprzed październikowego przełomu, nachalną ideologią łamała jej ducha. I jedno, i drugie pokazało się bezskuteczne. Dobrze ukorzeniona i mająca silną naukową podbudowę polska tradycja nie poddawała się ani przemocy, ani ideologicznym manipulacjom. Nie skutkowało zalecanie studentom w pierwszych latach budowy socjalizmu dziejów Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego, które w swojej pesymistycznej wizji polskiego procesu dziejowego mogły kryć jakiś zarodek siły zohydzającej narodową przeszłość. Proszę Państwa, Dzieje Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego to jest praca, to jest synteza, ukazała się po raz pierwszy w roku 1879 i jest to synteza, która jest uważana po dzień dzisiejszy za sztandarową wręcz, taką wizytówkę tak zwanej krakowskiej szkoły historycznej. Szkoły, która, no, znowu tutaj jest to pewna, znaczy jakby taka wizytówkowo, wiązana jest z tak zwanym pesymistycznym, no, interpretacją upadku dziejów Rzeczypospolitej, czyli z powodu win własnych. Chciałabym zwrócić, znaczy jakby skoncentrować się na samej myśli, znaczy na samej koncepcji czy wykładzie Michała Bobrzyńskiego, dlatego że w gruncie rzeczy, no właśnie
ta synteza jest kojarzona jako, czy objaśnienia zawarte w tejże syntezie są traktowane jako to, taką no właśnie czy zasadnicze, czy kojarzone z tym nurtem ujęcia pesymistycznego. Ale i rzeczywiście, gdy praca wyszła w roku 1879 drukiem w Krakowie, nieprawdopodobnie silne reakcje sprzeciwu. W ciągu roku okazało się 20 bodajże recenzji krytycznych, łącznie z tym, że recenzje takie pisali, no chociażby także zaliczany do szkoły krakowskiej Józef Szujski, a także wielu innych autorów. Wywrotowość w pewien sposób, czy też szok wywołany w społeczeństwie tezami Michała Bobrzyńskiego. A jeśli chodzi o tenże szok, to może drobne wprowadzenie. Pozwolę sobie przypomnieć w kontekście szkoły historycznej krakowskiej i tak zwanej nowej szkoły. Pozwolę sobie Państwu przypomnieć, i tutaj, że tak powiem, piórem poety oddał wrażenia po publikacji tekstu Bobrzyńskiego Adam Asnyk. Historyczna nowa szkoła swą metodę badań ścisłą sprowadzoną hurtem z Niemiec rozpowszechnia ponad Wisłą i nabywszy pogląd świeży, nowym łokciem dzieje mierzy. W pełnym świetle jej dochodzeń jasną gwiazdą lśnią despotyzm i wychodzi czysto na wierzch targowicy patriotyzm. Gdyż Kościuszko to był wariat, bo mutował proletariat. I tak dalej, coraz śmielsze wnioski wszędzie, inicjując dawne sądy, nie powstrzyma się w zapędzie, aż dowiedzie, że król Herod dobroczyńcą był dla sierot. Fragment wiersza. Proszę Państwa, jak Państwo dostrzegają, tutaj Asnyk w pełni oddał to, że... Ale na czym polegał wstrząs? I tu pojawiają się dwie kwestie, które w perspektywie naszej są nie do końca dostrzegalne w moim odczuciu. Pierwsza rzecz to jest i ten nowy łokieć, o którym pisał Adam Asnyk, to jest rzeczywiście zastosowanie modelu Roberta Molla, niemieckiego politologa, który, opublikowanego w Encyklopedii Politologicznej, który opisywał taki pewien wzorzec rozwoju, prawidłowego rozwoju ustrojowego państw europejskich od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Zgodnie, i to była epoka patriarchalna, patrimonialna, potem nowożytne państwo prawa. Zgodnie z interpretacją, Bobrzyński pokazał, że do XV wieku mniej więcej, końca XV wieku dzieje Polski toczyły się prawidłowo, później już biegły w sposób nieprawidłowy. Stąd jest ten nowy łokieć, którą nowa szkoła dzieje Polski mierzy. Ale i to jest informacja standardowa, którą Państwo w zasadzie spotkać możecie w większości opracowań z dziedziny historii i historiografii. Natomiast kwestia, która troszeczkę umyka moim zdaniem, aż na pewno zaczęła umykać po II wojnie światowej, to, że Bobrzyński de facto podważył dotychczasowy sposób postrzegania przez, w polskiej myśli historycznej, czy w ogóle w takim społecznym postrzeganiu własnych dziejów, relacje między tymi państwami, które utworzyły monarchię Jagiellonów. Co pisał Bobrzyński? Mianowicie Bobrzyński uważał, że należy całkowicie oddzielić dzieje obszarów, które wchodziły
które wchodziły w skład, które weszły w skład państwa Jagiellonów, monarchii Jagiellonów, potem Rzeczypospolitej, że do momentu zawarcia Unii w Krewie ich losy toczyły się całkowicie odrębnie. Znaczy odrębnie, w sensie takim, że jakby nie istniały żadne czynniki, które mogłyby wskazywać na to, że Polska i Polska, Litwa, Ruś, pamiętamy, że Wielkie Księstwo Litewskie to było w większości obszary ruskie, że kiedykolwiek, że istnieją jakiekolwiek przesłanki do tego, żeby państwa te zawarły Unię, poza tą jedną przesłanką, jaką był, jaką stało się zagrożenie ze strony państwa krzyżackiego. I efekt jest taki, że co stwierdził Bobrzyński? Mianowicie, bez Unii nie mogliśmy się ostać, a Unia nas wewnętrznie strawiła. Takie jest błędne koło naszego upadku. Czyli mamy de facto stwierdzenie, że no jakby od XIV wieku, znaczy ten upadek się toczy, bo musi do niego dojść. Co to oznaczało? I co poza tym twierdził znaczy Bobrzyński? Mianowicie twierdził, że jakikolwiek sposób patrzenia na dzieje, czy wskazywanie na to, że dzieje, droga dziejowa krajów, które z czasem utworzyły monarchię Jagiellonów, czy weszły w skład monarchii Jagiellonów, wskazywanie na to, że istniały inne czynniki, czy wcześniejsze, w epokach wcześniejszych czynniki, które wskazywały na to, że jest to, znaczy jakby, że region, który ukształtował się, czy wspólnota polityczna, która ukształtowała się w wyniku Unii, najpierw w Krewie, potem kolejnych, że jest to wspólnota, która ma pewne podstawy geopolityczne, dzisiaj byśmy powiedzieli geograficzne, że jest to całkowity nonsens. Wręcz pisał, że prawda, znaleźli się u nas brukowi historycy, a raczej politycy, którzy i to powiedzieli, nie bacząc, jak nam przez to nie tylko wobec obcych, ale nawet nas samych daje smutne świadectwo. Cóż to byli za brukowi historycy, którzy uważali, że że jakby te obszary przed... że obszary rozciągające się, znaczy dawnej Polski, obszary dawnej Litwy i obszary dawnej Rusi, że stanowiły one pewną, znaczy jakby, że ich położenie geograficzne, że ich relacje, znaczy jakby znaczy położenie, i położenie geograficzne, i bieg rzek, bo na to zaczęto bardzo mocno zwracać uwagę w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX, że jakby z tych powodów korzystne dla tych obszarów było połączenie, znaczy jakby było połączenie się i do tego połączenia ostatecznie doszło, to byli w gruncie rzeczy wszyscy historycy, z wyjątkiem Bobrzyńskiego, przynajmniej w wieku XIX, począwszy od Lelewela, gdzie kolejni historycy wskazywali na to, że, czyli ta grupa brukowych historyków, do których zostali, znaczy jakby do których, o których wspomniał Bobrzyński, w gruncie rzeczy, wskazując na różne czynniki, pokazywali na to, że chociażby istniały znacznie silniejsze związki w okresie średniowiecza, na przykład między ziemiami ruskimi, znaczy między Rusią a Moskwą. Tutaj znaczy w tradycyjnej polskiej historiografii obszary Moskwy i obszary Rusi są zdecydowanie wyodrębniane. Już Lelewel twierdził, że Moskwa jest obszarem, znaczy jakby, że to wykształciła się w zupełnie innych warunkach niż formy ustrojowe ziem ruskich. Ale mamy, nie wiem, Tadeusza Wojciechowskiego, który w roku 1884 w
na wykładzie wstępnym na Uniwersytecie Lwowskim, w wykładzie wstępnym pokazał na przykładzie związków małżeńskich pomiędzy Rurykowiczami halicko-włodzimierskimi, czy też znacznie silniejsze związki między Piastami i tą linią Rurykowiczów, czy generalnie Rurykowiczami z obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Kijowskiego, a Rurykowiczami z obszarów moskiewskich. W roku 1886 Stanisław Smolka w takim wykładzie poświęconym 500-leciu zawarcia Unii w Krewie mówił wprost, że zawarcie Unii w Krewie i łacińska chrystianizacja Litwy uchroniła Europę od tego, żeby na Litwie powstała struktura zbliżona do tego, jaką uczynił, czym uczynił Piotr I państwo moskiewskie, tylko że Piotr I uczynił to 300 lat po Unii w Krewie, znaczy po tym, gdy została zawarta Unia w Krewie, no i 1000 kilometrów, że tak powiem, dalej od ośrodków europejskich. Skąd to stwierdzenie? Smolka pokazywał, znaczy jakby wskazywał tu na wybitną postać Witolda Kiejstutowicza i wskazywał na to, że jeżeli on ostatecznie zdecydowałby się pozostać przy prawosławiu, to miał szansę stać się no, kimś takim jak Piotr I w przyszłości dla Moskwy, tylko że dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. To, że to nie nastąpiło, no właśnie znaczy spowodowało jakby po pierwsze rozszerzenie generalnie tego kręgu cywilizacji łacińskiej, no aż po granice Wielkiego Księstwa Litewskiego. I teraz proszę Państwa, ja tutaj dałam tylko takie sygnały, znaczy wskazówki tego, w jaki sposób jakby na co zwracano uwagę, czy co spowodowało, że twierdzenie czy tezy wprowadzone, upowszechnione przez Bobrzyńskiego wywołały w roku 1879 po prostu opór i wstrząs, ponieważ rzeczywiście Bobrzyński zdecydował się na to, żeby był pierwszą osobą, która wprowadziła do polskiej myśli historycznej koncepty, które de facto całkowicie odrzucały tradycję cały czas żywą i cały czas funkcjonującą. Na dodatek, i tutaj proszę zobaczyć, znaczy jakby pozwoliłam sobie, to są takie trzy epoki, na które podzielił też historyk związany z Krakowem, Anatol Lewicki w pracy Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączonych. To był podręcznik gimnazjalny, wydawany wielokrotnie, pierwszy raz wyszedł w 1884 roku, gdzie jakby ten pierwszy okres do 1386 roku Lewicki opisuje po prostu dzieje zarówno Polski, jak i obszarów, znaczy ziem ruskich znajdujących się pod panowaniem Rurykowiczów, uwzględnia też, o ile to możliwe, dzieje Księstwa Litewskiego. Co to pokazuje? Znaczy nie to, co twierdził, nie to, co... Zresztą i kolejne osoby, znaczy kolejni historycy, którzy wskazywali na to, że należy zwrócić, znaczy pokazać no jakby pewne elementy, które genetycznie wywoływały, znaczy genetycznie, które sprzyjały temu, żeby doszło do ukształtowania się monarchii Jagiellonów, potem Rzeczypospolitej. Znaczy jakby to było stanowisko powszechne wśród historyków i natomiast to, co znaczy jakby wprowadzenie takiego, to było coś w rodzaju, to co zrobił Bobrzyński, takie wrzucenie, no nie wiem, no, ładunku wybuchowego do jeziora, który, znaczy jego twierdzenia. Ale po pierwsze, no tak jak powiedziałam, to odrzucenie i to, jak Państwo widzieli w takich dosyć ostrych słowach, tradycji dotąd istniejącej, ale na dodatek to na co zwracano uwagę, że w gruncie rzeczy nastąpiło po raz pierwszy w polskiej myśli historycznej pełna adaptacja koncepcji, które były formułowane i upowszechniane w historiografii pruskiej, w historiografii rosyjskiej. Tu zostały jakby przejęte w całości. I teraz proszę Państwa,
Nawiązując do cytatu, który przytoczyłam na początku, czyli cytatu z wprowadzenia autora Jerzego Wyrozumskiego, no próba odpowiedzi, czemu warto zadać sobie pytanie cui bono. Dlatego, że proszę spojrzeć, że w gruncie rzeczy jakby jeśli chodzi o spór, o przyczyny upadku Rzeczypospolitej, to nie ulega wątpliwości, że należy podzielić niejako na, znaczy jakby przyjąć kilka, znaczy zwrócić uwagę na istnienie kilku aspektów zagadnienia. Jedna rzecz to jest początek solidnych badań źródłowych, którego, znaczy nad epoką schyłku istnienia Rzeczypospolitej, której inicjatorem i mającym bardzo znaczące osiągnięcia był Walerian Kalinka, ksiądz Walerian Kalinka, uważany za twórcę tejże tak zwanej szkoły krakowskiej. Ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ksiądz Walerian Kalinka prowadził badania źródłowe nad okresem, znaczy i w zasadzie pierwsze solidne, o czym wspominał Jerzy Michalski, na co zwraca uwagę Jerzy Michalski, badania źródłowe nad no, ostatnim, nad okresem panowania, znaczy od ostatnimi dekadami istnienia Rzeczypospolitej. I jeżeli spojrzymy na wyniki badań źródłowych, to jest to próba ustalenia stanu faktycznego, oczywiście przy wszystkich ograniczeniach, które znamy, stanu faktycznego dla tego okresu. I w gruncie rzeczy, no jeżeli mamy ostatnie dwa dni, znaczy pierwszy i drugi dzień dzisiejszej, znaczy obecnej konferencji, to też jest, to była też prezentacja stanu, znaczy wyników badań źródłowych. I proszę Państwa, nikt z nas nie będzie się zastanawiał nad tym, czy wynik badań źródłowych to jest wynik optymistyczny czy pesymistyczny. To jest próba ustalenia, czy dotarcia do, no oczywiście pamiętamy o tym, że jak to było naprawdę, to już wiemy, że rankę, znaczy, że nie badamy, chociaż tak naprawdę w gruncie rzeczy staramy się do tego dotrzeć, mając świadomość wszystkich ograniczeń. Ale to jest jedna warstwa i proszę Państwa, nikt w tej obecnie nie będzie mówił o tym, że wyniki badań, no właśnie chociażby tych, które były prezentowane podczas dzisiejszej konferencji, czy w ogóle badań historyków epoki, to są badania, które dają efekt znaczy pesymistyczny bądź optymistyczny. Natomiast druga warstwa, i to jest kwestia tworzenia pewnych uogólnień. I wówczas pytanie cui bono jest moim zdaniem jak najbardziej uzasadnione. Jest uzasadnione w tym sensie, że i tu w gruncie rzeczy, jakby to powiedzieć, no już zostawmy samego Bobrzyńskiego, podobno chciał dobrze, ale jest kwestia tego, kiedy pewne ujęcia stają się nośne i jakie są okoliczności ich powstania, ale też kiedy stają się nośne. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj, znaczy ten klasyczny spór w polskiej historiografii, ale tutaj mówię o sporze na punkcie już właśnie sformułowań ogólnych, nie badań źródłowych historyków epoki, bo tutaj państwo są specjalistami i jakby to robią, znaczy jakby to ta kwestia była już poruszona. Natomiast na poziomie sformułowań ogólnych jest kwestia, no właśnie, klimatu intelektualnego, ale także, proszę Państwa, przy sformułowaniach, znaczy jakby takich syntetyzujących, to jest tak, że uwarunkowania, aktualne uwarunkowania polityczne po prostu i czynniki, które wpływają no właśnie na nośność. Proszę Państwa, do końca istnienia, znaczy do końca istnienia epoki do końca trwania epoki podzaborowej, a także do końca istnienia II Rzeczpospolitej, koncepcja Bobrzyńskiego, chociaż jego praca była, znaczy jego synteza była wznawiana, chociaż on potem w kolejnych wydaniach już troszkę łagodził swoje stanowiska, nie była nośna. Po prostu. Zresztą to, o czym pisał Wyrozumski przed chwilą, prawda, że natomiast, nie wiem, Bobrzyński de facto po II wojnie światowej był jedynym historykiem, którego syntezy wznawiano.
I to, o czym pisał Wyrozumski, że no jakby już po 1947-1948 roku no właśnie Bobrzyńskiego zalecano studentom, żeby jako podręcznik akademicki. Oczywiście dopóki nie wypracowano własnych. I w związku z tym wydaje mi się, że znaczy to, na co chciałam zwrócić uwagę, to kwestia jakby, po pierwsze, zauważenia tego, że w gruncie rzeczy Bobrzyński, nie, znaczy tutaj no, on jest takim przykładem, to nie jest tylko kwestia wprowadzenia koncepcji samozawinionego upadku, dlatego że proszę Państwa, w tej, no jakby tu powiedzieć, no w którymś momencie, nie chcę użyć słowa wyszydzanej, ale traktowany jako ha, 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 ku krzepieniu serc, znaczy idei czy podejścia wiązanego ze szkołą lelewelowską, no tam no przecież tam jest oczywiste, że nie ma czegoś takiego, że nie wiem, Rzeczpospolita była kwitnąca właśnie, nie wiem, do 1700, znaczy do końca swego istnienia, tylko zachłanność zaborców spowodowała jej upadek. Począwszy od samego Lelewela, poprzez kolejnych badaczy reprezentujących no właśnie na tym poziomie takiego znaczy jakby meta, znaczy jakby ogólnego punktu, znaczy wyjścia interpretacyjnego, no jak najbardziej są wskazywane no te czynniki, które słabości Rzeczypospolitej, o których nie muszę Państwu przypominać, a którymi sama jestem przytłoczona po dwóch dniach podczas konferencji. Natomiast po prostu eksponowano to, że znaczy jakby w pewien sposób apologia własnego państwa. W pewien sposób tak. Ale apologia połączona no, z działaniami na rzecz badań szczegółowych, źródłowych i potem formułowania pewnych wniosków, ale z założeniem, że patrzymy z punktu widzenia własnego państwa. I proszę Państwa, w gruncie rzeczy, no w tym nie ma, znaczy tak robiono, znaczy tak robili w zasadzie historycy reprezentujący każde z państw istniejących w wieku XIX. I tu rzeczywiście jakby zarzuty wobec szkoły, tego nurtu tradycji lelewelowskiej, przy czym proszę Państwa podkreślam, tradycja lelewelowska to jest tradycja polskiej myśli historycznej do końca II Rzeczpospolitej. Już. I natomiast ona gaśnie w momencie, kiedy, znaczy de facto po II wojnie światowej, przy czym oczywiście pamiętamy, że prace Lelewela były wydawane po II wojnie światowej, cały zbiór jego prac, tylko proszę Państwa pamiętajmy o tym, że one zostały wydane, doskonale, że zostały wydane, natomiast Lelewela otaczano nimbem osoby, która pisała tak, że się jej nie da czytać. I proszę Państwa, zapewniam Państwa, że wiele osób co do tego, co dało się przekonać. Czyli jakby Panu Bogu świeczkę i diabłu, znaczy Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek, Lelewel wydany, nikt nie będzie czytał. I w związku z tym, a jakby już reasumując, czy jakby podsumowując, chciałam tylko a propos, no właśnie tego, znaczy po pierwsze chciałam stwierdzić, czy wysunąć pogląd, że proszę Państwa, rzeczywiście warto jest podjąć rewizję, czy jakby przyjąć troszeczkę szersze spojrzenie na kwestię sporów o upadek Rzeczpospolitej, tych XIX-wiecznych. Naprawdę warto jest, czy należałoby rozszerzyć analizę, no właśnie o te zagadnienia, które dzisiaj poruszyłam, ale w takim szerszym punktu, w szerszym, znaczy jakby trochę, znaczy oczywiście w szerszym kontekście, czyli na ile, znaczy w sensie znaczy spojrzenia na generalnie żywą jeszcze tradycję narodu Rzeczypospolitej, czy w ogóle Rzeczypospolitej jeszcze w XIX wieku, a także w XX, no pamiętamy wspomnienia, nie wiem, Miłosza Zdziechowskiego, gdzie jakby pokazują to, że ta tradycja narodu politycznego Rzeczypospolitej, ona de facto funkcjonowała do pierwszej połowy XX wieku. I stąd to spojrzenie na losy ziem, które z czasem ją tworzyły.
W związku z tym w gruncie rzeczy należałoby uznać, że właśnie na ile, nie wiem, szkoła lelewelowska czy tradycja lelewelowska to jest szkoła ku pokrzepieniu serca, na ile to jest po prostu przedstawianie własnej historii z punktu własnego, znaczy z perspektywy własnego państwa. A na zakończenie, tak żeby państwo zobaczyli, jak to robiono, jak to robili mistrzowie, czyli budowali tradycję własnej państwowości i opowieści o własnej historii. I to jest fragment, proszę państwa, z wykładu, który został wygłoszony w 1832 roku na Uniwersytecie w Moskwie przez historyka Michała Pogodina, twórcy pierwszej oficjalnej wykładni, pierwszej oficjalnej ideologii państwowej rosyjskiej. I proszę państwa, cóż on mówił studentom? To jest tylko fragment. Odparwszy zwycięstwo taki napad, chodzi o Napoleona, wyzwoliwszy Europę od takiego wroga, zrzuciwszy go z takiej wysokości, mając takie zasoby, nie potrzebując nikogo i potrzebna wszystkim, czy Rosja może kiedykolwiek się bać? Kto ośmieli się podważyć jej pierwsze miejsce? Kto przeszkodzi jej decydować o losach Europy i losach całej ludzkości, jeśli tylko ona tego sobie zażyczy? To są, znaczy oczywiście, znaczy to jest tylko akapit z całego wykładu, ale proszę państwa, no, tworzenie opowieści o dziejach własnego państwa w ujęciu, możemy użyć apologetyczne. Moim zdaniem ono nie ma w sobie nic, znaczy jakby nie ma, jeżeli trzymamy się źródeł. Ale to była cecha XIX-wiecznej historiografii, cecha historiografii późniejszych. Natomiast w aspekcie polskiej historiografii kwestia sporu o przyczyny upadku państwa na pewno należy wziąć pod uwagę, że w gruncie rzeczy tutaj mamy no, dwie znane szkoły, przy czym samo określenie podejście optymistyczne i pesymistyczne jest... No szczególnie sformułowanie optymistyczne jest dziwacznym sformułowaniem, aczkolwiek funkcjonującym. Natomiast no siła natężenia interpretacji tych ogólnych jest związana z, szczególnie w wypadku historii Polski, no z aktualną, znaczy z czynnikami pozanaukowymi. Natomiast rozwój badań źródłowych należy traktować jako odrębny nurt i tutaj badania naukowe, badania źródłowe. No właśnie, proszę państwa, no na tym poziomie nie będziemy używali określenia optymistyczne, pesymistyczne. A te się rozpoczęły wraz z badaniami Kalinki. I mamy tutaj, no właśnie, taki początek tych dwóch nurtów. Szczegółowych badań źródłowych i Bobrzyński, czyli ujęcia ogólnego. Dziękuję bardzo.